Dzień dobry Państwu, zgromadzonych w kawiarni Agre Contra. Miło mi Państwa powitać. Witam Ciebie, Andrzeju. Witam serdecznie wszystkich. Drodzy Państwo, w obliczu pewnych zmian, które następują w naszym kraju oraz tutaj u nas, ponieważ niestety czasami tak się zdarza, że z powodów niestety brakujących pewnych elementów jeszcze dwóch gości nie dotarło. Możliwe, że nam się nie uda, więc pozwoliliśmy sobie troszeczkę zmienić temat naszego spotkania ze względu na to, że mamy dzisiaj eksperta związanego właśnie z inwestowaniem. A dzisiejsza sytuacja dla inwestorów, zresztą nie tylko dla inwestorów, dla całego naszego kraju i wizerunku naszego kraju za granicą, może mieć ogromny wpływ na ekonomię, politykę, gospodarkę, no i najważniejszy bank w naszym kraju to na pewno, bo samo zdanie, że stawiamy prezesa, chcemy postawić prezesa, mamy gotowe dokumenty, to już jest coś bardzo poważnego. Andrzeju, chciałem się Ciebie zapytać, czy myślisz, że ta sytuacja, mam na myśli wypowiedzenie tego na głos w bardzo gorący sposób, zresztą wczoraj nie wiadomo czemu w końcu ktoś zapytał pana premiera, czy już jest gotowe i pan premier powiedział, tak będzie jutro. Ciekawe, że akurat dziennikarz zapytał dzień przed, prawda? Niektórzy mogliby powiedzieć, że przypadek, niektórzy mogliby powiedzieć, że to pewnie coś świadomego. Jak ty się na to patrzysz? Czy to przypadkiem może wpłynąć na rynki finansowe? Jeśli tak, to w jaki sposób? A może rynki już w jakiś sposób zweryfikowały tę sytuację? Witam serdecznie na naszym spotkaniu. Postaram się wypowiedzieć moją opinię na ten temat, jako że to jest temat, który teraz trwa i wszystko płynie, więc będziemy na żywo weryfikować wszystkie tezy, które ja za chwilę wygłoszę. Ale w pierwszej kolejności warto pamiętać o tym, że ten pomysł, który został dzisiaj już tak bardziej materializowany, został już wypowiedziane pół roku temu i inwestorzy tak jakby się przygotowali do tego, że tego typu zachowanie może mieć miejsce. Dlatego na fali pojawienia się tego typu informacji nie widzimy jakichś dużych zmian, jakichś gwałtownych panik albo też ruchów. Ponieważ proszę sobie zdać sprawę, że my jako i tu Polska... I mówimy raczej o polskich inwestorach. Tak, oczywiście, myślę, że przede wszystkim o zagranicznych, ponieważ proszę pamiętać o tym, że my jako Polacy należymy do kręgu kultury zachodniej, gdzie w szczególności z wielką atencją i uwagą dba się o instytucje. A tego typu atak jest bezpośrednio atakiem na instytucje. Bez względu na to, czy nam się sylwetka profesora Glapińskiego podoba, czy też nie, to jednak jest to bezpośrednio polityczny atak na bank centralny i to tak teraz jest przez rynek interpretowane i odbierane, że naprawdę tutaj coś złego się dzieje w kulturze naszej politycznej, że politycy, którzy się dostali do władzy, muszą zaatakować właśnie instytucję, jaką jest niezależność Narodowego Banku Polskiego. Jeszcze raz podkreślę, bez względu na to, jak my interpretujemy, czy lubimy profesora osobiście, czy też nie lubimy jego posunięcia. I co jest bardzo interesujące, drodzy Państwo, wszyscy ci, którzy są na rynkach finansowych, a ja już mam ponad 20 lat doświadczeń na rynkach finansowych, to wiedzą, że już ponad 20 lat temu w Stanach Zjednoczonych zostało wprowadzone takie narzędzie jak quantitative easing, czyli luzowanie ilościowe, coś, co pozwala na to, żeby bank centralny w sposób bardzo dynamiczny i w sposób bardzo taki zdecydowany wpływał na rynki finansowe, a pośrednio przez rynki finansowe stymulować gospodarkę. No i to Amerykanie zaczęli wprowadzać 20 lat temu. No i jaki jest teraz pierwszy punkt tych zarzutów, które zostały dzisiaj przedstawione? To jest to, że Narodowy Bank Polski wykorzystał właśnie w sytuacji kryzysowej, w sytuacji bardzo takiej napiętej, gdzie nie wiadomo było, co się wydarzy, właśnie wykorzystał to narzędzie, które zastosowane dało fantastyczne rezultaty. Tak, chociaż mógł w kilku zdaniach opowiedzieć o tym narzędziu troszeczkę więcej, żeby też osoby jakby miały świadomość, jak ono zadziałało. No chodzi o to, że bank centralny jest w stanie skupować obligacje tak, żeby nie doszło do panicznej wyprzedaży obligacji, tak żeby nie podwyższyć i to radykalnie kosztów pieniądza, tak żeby ustabilizować rynek, tak żeby poprzez ten kanał
stopy procentowej wpłynąć na gospodarkę, ale przede wszystkim, żeby w mentalności inwestorów była taka myśl, że jest jakaś instancja ostatniej siły, która jest w stanie w sytuacjach trudnych, w sytuacjach zagrożenia zainterweniować i żeby wszyscy czuli się bezpiecznie, żeby gospodarka się rozwijała, żeby nie było takiego takiej pułapki, braku płynności i czegoś, co zwiastowałoby wielką katastrofę. No i to narzędzie zastosowane przez Stany Zjednoczone zostało później implementowane w różnych innych bankach centralnych, skutecznie zadziałało, więc gdybym był inwestorem zagranicznym i gdybym tak na chłodno przeanalizował, co się tutaj dzieje i zobaczył, że pierwszym zarzutem do Narodowego Banku Polskiego jest to, że zastosował QE, czyli to narzędzie, które jest fantastyczne, które później w polskiej gospodarce także fantastycznie zareagowało. Bank centralny też oczywiście działał w koordynacji z polskim rządem, ale samo działanie Narodowego Banku Polskiego bardzo uspokoiło rynki finansowe. No i nie mieliśmy do czynienia z gigantycznymi, fatalnymi wydarzeniami na rynkach, zwłaszcza polskich obligacji oraz polskiego złotego. Więc największym absurdem i to jest, co jest ciekawe, no właśnie jest to, że jest jako numer jeden w tym wniosku zarzut, że zastosowano QE. To jest największy absurd, to jest coś, co jest no, dla mnie niepojęte, ale proszę zwrócić uwagę. Jak wiecie, moje poglądy, ja mam serce bardziej po prawej stronie, ale są też ekonomiści, którzy mają serce po drugiej stronie. I także oni zwracają w szczególności uwagę na ten punkt, że to jest po prostu absurd, zarzucanie Narodowemu Bankowi Polskiemu, że zastosował to narzędzie, które dało tak bardzo pozytywne rezultaty i uspokoiło rynki finansowe. Też trzeba mieć świadomość tego, że to jest jeden z zarzutów, a drugi to, że prezes Narodowego Banku Polskiego mówił o nieprawdziwych danych. Nieprawdziwych danych, które uspokajał i mówił, że spokojnie, jednak inflacja spadnie, że będzie ona na zupełnie innym poziomie. Dzisiaj słyszymy bardzo poważne zarzuty, jakoby była to zdrada stanu. Tego typu zachowanie. Jak to w ogóle wygląda? Czy takie odwołanie szefa Narodowego Banku Polskiego, bo tutaj mówimy o tym, że na razie zostały złożone dokumenty i że na razie, powiedzmy, rynki zareagowały w taki sposób, no wcześniej jakby to zauważyły, no ale kiedy by nastąpiła zmiana jednak na tym stanowisku, to czy to już jest zdyskontowane, czy raczej jeszcze dopiero to może nastąpić? Zakładamy ten scenariusz, że może to nastąpić, że jeżeli został powiedziany pierwszy ruch, to może wyjawić się coś dalej, pojawi się coś dalej. W moim mniemaniu na razie jesteśmy w warstwie retorycznej. Ja w poprzednim tygodniu miałem wystąpienie w jednej z telewizji, gdzie powiedziałem, że na razie to jest show. To jest po prostu show dla tych, którzy zagłosowali, są fanatycznymi zwolennikami obecnej partii rządzącej, no i oni muszą być zaspokojeni emocjonalnie. Natomiast gdyby się to później przekształcało dalej w już realne, namacalne ataki i zmiany w ogóle w Narodowym Banku Polskim, działalności Narodowego Banku Polskiego, no to oczywiście myślę, że inwestorzy zagraniczni będą zaczną nas traktować jako republikę bananową, coś, kraj, który no, nie jest w obrębie zachodniej cywilizacji, ponieważ w naszej cywilizacji tutaj zachodniej Europy takie rzeczy się nie zdarzają, a inwestorzy zagraniczni w szczególności patrzą na to, jaki jest stosunek do instytucji. A Narodowy Bank Polski jest jedną z najważniejszych instytucji, szczególnie istotną dla polskiej gospodarki, dla polskiego rynku, dla polskiego złotego. Dlatego też ja od już kilku dni na swoim blogu i w swoich materiałach pokazuje pewnego rodzaju miernik, który każdy z nas może śledzić, który pokazuje, czy faktycznie tego rodzaju obawa występuje, czy ona narasta, czy się zmniejsza. Jest to spread, to jest różnica między rentownościami polskich obligacji, a niemieckich, polskich, a amerykańskich, czyli tak zwana premia za ryzyko dla naszego kraju. I ona się zwiększa. Zbliżamy się do poziomów, które ja wyznaczyłem jako takie czerwone linie, których przekroczenie już będzie ewidentnym sygnałem, że inwestorzy zagraniczni nie lubią i negatywnie reagują na tego typu informacje. Dlatego też ja radzę każdemu, kto słucha tego materiału i wszystkim innym,
żeby śledzić, jak zachowują się polskie obligacje, bo to będzie klucz do tego, żeby zrozumieć, co się dzieje. Ja też bardzo się dziwię polskim politykom, a zwłaszcza ministrowi Domańskiemu, który wywodzi się w ogóle z naszego środowiska rynków finansowych, że on nie jest w stanie przekazać tego typu informacji, ponieważ jeżeli będzie faktycznie dochodziło do tych zmian, o których ja mówię, że te czerwone linie będą przekraczane, będzie się to wiązało ze wzrostem kosztów obsługi długu dla naszego kraju. No i zamiast sytuacja się polepszać, będzie się pogarszać i my, obywatele, będziemy musieli coraz więcej płacić za te zobowiązania, które są systematycznie zwiększane, a jak wiemy, w tym roku ma być bardzo duża ilość rolowanych obligacji w naszym kraju, no i my będziemy musieli je wtedy sprzedawać po jeszcze większych kosztach. No i zamiast się sytuacja w Polsce polepszać, to będzie miała wielkie trudności, żeby tak faktycznie się stało. Podobne zjawisko miało miejsce na Węgrzech, oczywiście w Turcji, no i takie stwierdzenie, że idziemy drogą węgierską czy też turecką, nie materializowało się za poprzedniej władzy, ale właśnie teraz może się materializować, jeżeli oczywiście nie zostaną powstrzymane te złe wydarzenia, które teraz się dzieją. No i ten pryzmat rynku obligacji moim zdaniem jest najistotniejszy, ja na niego w szczególności patrzę. A jak się patrzysz na prawdopodobnie, widzę, że już się pojawiły pierwsze pytania, w związku z tym za chwilkę będziemy je zadawali, jak Państwo będziecie mieli, to też zachęcamy, żeby one się pojawiły. Zapraszamy Państwa do zadawania pytań, zarówno na kanale AC Market U Myślnik TV oraz na Agere Kontra. Ja tutaj, drodzy Państwo, mam podgląd na oba te kanały, więc jeśli się pojawią tylko jakieś pytanie, to będę je od razu zadawał. Czy ta sytuacja, no bo to samo postawienie, no bo nie da się, dlaczego to jest, no bo to trzeba zrozumieć, no bo nie ma innej możliwości odwołania szefa Narodowego Banku Polskiego, jak tylko postawienie go pod Trybunałem Stału, ponieważ jest to kadencyjność, w związku z tym obecna partia rządząca, zespół partii, czyli koalicja rządząca, no nie ma innej możliwości na odwołanie szefa Narodowego Banku Polskiego, a jest to jedna z ostatnich osób, no oprócz prezydenta i kilku jeszcze innych, tak jak na przykład prezes NIK-u, chociaż akurat tutaj chyba jest większa jakaś może przychylność do niektórych instytucji, no jest przez tą kadencyjność niemożliwy do odwołania. Czy to jest w takim razie, powiedziałeś o pewnej grze, no ale ta gra w jakiś sposób realizowała się również w Telewizji Polskiej i wielu innych instytucjach. Czy samo to, że już stawiamy takiego prezesa przed Trybunałem Stanu, może wpłynąć i czy agencje ratingowe, które oceniają nasz kraj, chociaż powiedziałeś o tych niektórych już wskaźnikach, może się pojawić w tym roku, że zostaną nasze jakieś te wskaźniki obniżone? Oczywiście agencje ratingowe będą się temu przeglądały. W poprzednim tygodniu jedna z nich dawała nam tutaj wytyczne i oceniała sytuację polskiej gospodarki. Nic tam oczywiście się złego nie pojawiło, ponieważ no nie było to na radarze, ale i agencje ratingowe, instytucje finansowe naprawdę zwracają uwagę na to, co się dzieje w instytucjach, które mają za zadanie tutaj nas zabezpieczyć pod względem finansowym, walutowym, bezpieczeństwa finansowego i gospodarczego. Dlatego też oczywiście tak, ale paradoksalnie największym sprzymierzeńcem prezesa Glapińskiego może być prezes Lagarde, czyli Europejski Bank Centralny, ponieważ gdyby faktycznie doszło do tych zawirowań, o których teraz mówimy, żeby jeżeli to zostanie wprowadzone w życie, to będzie to bardzo zły precedens dla innych bankierów centralnych, ponieważ będzie to taki sygnał, że w Unii Europejskiej można na podstawie zmiany tylko politycznej zmieniać bankierów centralnych i dzięki temu wpływać na procesy gospodarcze, monetarne, ponieważ jeszcze nie wspomnieliśmy, ale jednym z prawdopodobnie głównych powodów tego zachowania jest to, żeby zmienić prezesa Narodowego Banku Polskiego na tego, który będzie bardziej skłonny zaakceptować walutę euro w naszym kraju. I myślę, że jest to taki powód, który stoi za plecami tak naprawdę tych wszystkich zmian i tych informacji, które się pojawiają. W swoim statucie Narodowy Bank Polski ma wpisane, że stoi na straży złotego, bo mówimy o walucie, a nie o monecie, prawda? W związku z tym samo to powoduje, że Narodowy Bank Polski musi, bo
to jest jego misja, stać w obronie naszej waluty, bez względu na to, czy mamy ją zmienić, czy nie, więc musi wykonywać swoją misję, przynajmniej dopóki jeszcze funkcjonuje. No, teoretycznie tak, ale jak widzimy, obserwujemy to, co się dzieje w Polsce w ostatnich miesiącach, zapisy zapisami, ale w rzeczywistości może być zupełnie inaczej. No i ja bym się nie zdziwił, gdyby się pojawił ktoś, kto z tych wszystkich statutów i wszystkich praw wywiedzie jednak, że pomimo tego, że są zapisy, że w Polsce ma być złoty, to jednak powinniśmy przyjąć euro. Ja bym się nie zdziwił, gdyby się takie osoby pojawiły, jakby już ostrzyły sobie pazurki, żeby właśnie tego dokonać i żeby zapisać się na kartach historii, że to one właśnie były tymi, które już tak ostatecznie Polskę pchają w kierunku przyjęcia waluty euro. Pewnie jeszcze troszeczkę wrócimy do tego tematu, chociaż widzę, że właściwie pytań się tutaj pojawiło bardzo dużo. Wrócimy do tematu tych inwestycji, których mieliśmy porozmawiać, ale zajmiemy się jeszcze troszkę tym Bankiem Polskim. Pytanie padło, nie wiem czy pamiętasz, jaki był spread między inflacją a stopami, bo pada pan Roman Bratny napisał, czy poprosiłbym trochę jakby pisanie takim łatwiejszym tekstem do zrozumienia, bo nie do końca. Czyli realna stopa procentowa. Chyba tak jest, pewnie o to chodzi. No i czy w związku z tym prezes Glapiński odda ludziom stracone oszczędności? Myślę, że tutaj akurat prezes Glapiński tego nie będzie mógł oddać, więc odpowiem już za tego pana. Natomiast tylko ja bym zasugerował naszemu wspaniałemu widzowi, że... Panu Romanowi, że to, o czym pan tutaj nam mówi, czyli realne, ujemne stopy procentowe, to był jakiś taki wypadek przy pracy. To trwało faktycznie przez kilkanaście miesięcy, natomiast systematycznie przez wiele, wiele wcześniejszych lat stopy procentowe były albo realnie dodatnie, albo były bardzo zbliżone do poziomów inflacyjnych. I jeżeli rozciągnąć by historię, no to negatywne zjawisko, o którym pan tutaj pisze, zostało już dawno zanegowane i zneutralizowane, więc moim zdaniem no nie jest właściwe posługiwanie się tego typu argumentem. Plus warto dodać, że bardzo podobne zjawisko, albo nawet w większym stopniu występowało na całym świecie, bo ponieważ no, prezes Glapiński nie jest odpowiedzialny za światową inflację. Naprawdę, a tak niektórzy nas tutaj w sferze medialnej chcą też bombardować swoim punktem widzenia, że prezes Glapiński był odpowiedzialny za inflację. Przypomnę, inflacja była na całym świecie, a prezes Glapiński nie jest odpowiedzialny za to i stopy procentowe w Polsce zachowywały się w bardzo podobny sposób, albo tak w tożsamy sposób, jak w Stanach Zjednoczonych, w Europie, jak w Wielkiej Brytanii, czyli swój poziom ekstremalny absolutnie nie osiągnęły na poziomie szczytów inflacyjnych. I to zjawisko występowało wszędzie, ponieważ inflacja miała teraz charakter podażowy, a nie popytowy. Dlatego też no, moim zdaniem warto o tym stale pamiętać, że to nie było zjawisko, inflacja to nie było zjawisko krajowe, ale globalne. Globalne po konsekwencjach, prawda? Niestety. Wszystkich wydarzeń, które miały miejsce w ostatnich 3 latach. Tak jest. A właściwie nawet konsekwencji pewnie jeszcze tak samo COVID-u, który właściwie zaczął się około 5 lat temu. To przejdźmy dalej. Jak będą reagowały akcje, jak nastąpi ten czarny scenariusz? Troszeczkę już o tym powiedzieliśmy, właściwie o tym zacząłeś, ale no, akcji typowo nie ruszyliśmy w związku z tym, jeżeli byśmy mogli na ten temat powiedzieć, jak ty będziesz to widział? No myślę, że wzrost premii za ryzyko oczywiście negatywnie wpływa na akcje. Proszę pamiętać, że teraz polskie akcje są szczególnie atrakcyjne, bo są niedowartościowane nie tylko względem całych średnich na całym świecie, ale także względem swoich odpowiedników w regionie, względem swoich odpowiedników na całym świecie, więc jest idealny czas teraz, żebyśmy przeżyli fantastyczną hossę. Natomiast tego typu informacje znacząco obniżają szanse na to, żeby tego typu pozytywne zjawisko miało miejsce. Dlatego też no, bardzo, bardzo należy uważać. Jednak proszę pamiętać także, że tego typu zjawiska jak hossa na giełdzie to jest też pochodna zjawisk na całym świecie, więc jeżeli będzie hossa, a ja zakładam, że będzie na całym świecie kontynuowana, to i prawdopodobnie i w Polsce. Natomiast miałaby większy potencjał, gdyby tego typu informacji nie było. Jeżeli chodzi o... To pan Emilian podaje dalej, Litwa, Łotwa, Estonia mają większą inflację niż Polska. W związku z tym
Nie, myślę, że to tylko było stwierdzenie faktu, bo tutaj widzę, że w następnej wypowiedzi nie ma. No to prawdopodobnie tak, chociaż ja teraz akurat nie wiem, jak wyglądają, patrzyłeś w ostatnim czasie, jak to, czy już wszystkie... No i inflacja praktycznie wszędzie spadła już do celów, albo jest bardzo blisko celów inflacyjnych banków centralnych. W tym tygodniu będziemy mieć dane o inflacji w Polsce za marzec. Prawdopodobnie spadnie ona już do okolic blisko 2 z małym haczykiem. To tylko potwierdzi, że wszystkie te prognozy profesora Glapińskiego były trafne. Oczywiście ekonomia to nie jest apteka, że prezes co do punktu po przecinku powie, jaka będzie inflacja. Natomiast generalny trend jest korzystny, bardzo dobrze pokazuje, że track record, czyli osiągnięcia, czyli takie przewidywanie profesora Glapińskiego było trafne. No i te zarzuty, które też tam w którychś punktach są stawiane, są no kolejnymi takimi absurdalnymi, kabaretowymi. Ja to traktuję jako taka coś, co ma charakter po prostu show. Pojawiają się dalsze zarzuty, więc ja je będę czytał, chociaż troszkę już w jakimś sensie na nie odpowiedziałeś. Pan Roman dalej pisze, że prezes Narodowego Banku Polskiego odpowiedzialny jest za brak zwalczania inflacji, plus ułatwiał działanie zadłużenia rządu, czyli zwiększanie podaży pieniądza. No te, o tej inflacji, no to już przed chwilą wspomniałem, że procesy desinflacyjne w Polsce zachodzą szybciej niż w skrajnych, optymistycznych scenariuszach mogliśmy zakładać. Na przestrzeni ostatnich miesięcy każdy kolejny raport był albo bliski skrajnym optymistycznym prognozom, albo był jeszcze lepszy, czyli inflacja spadała silniej. To pokazuje, że zastosowane narzędzia były adekwatne i nie trzeba było podnosić stóp procentowych do poziomów dwucyfrowych, co zabiłoby polską gospodarkę. Więc wcześniejsze diagnozy Narodowego Banku Polskiego, profesora Glapińskiego, okazały się trafne. Poziom stóp procentowych został dobrze oszacowany i dopasowany do sytuacji gospodarczej. No a teraz konsekwencją jest to, że mamy obniżki inflacyjne i nawet ta podwyżka VAT-u, która wyjdzie od 1 kwietnia, prawdopodobnie będzie całkowicie zneutralizowana i nie będzie miała większego wpływu na procesy inflacyjne, bo mamy tak silne procesy desinflacyjne, czyli naturalnego spadku tempa inflacji. Natomiast ten drugi zarzut o obligacjach, no to właśnie, no to tak jakby nasz szanowny widz no, nie wierzył w procesy, które dzieją się w gospodarce, kiedy ten mechanizm QE jest zastosowany. Ja jeszcze raz przypomnę, od 20 lat jest stosowany regularnie przez największe gospodarki świata, od Fedu przez Wielką Brytanię tutaj do Europy, no i został skutecznie zastosowany w Polsce, więc absolutnie ten, moim zdaniem, ten argument jest nietrafiony. Tutaj pojawiły się kolejne takie jakby zarzuty, że PKO nawet prognozuje na koniec roku inflację rzędu 6%. Czy to może być rzeczywiście związane z podniesieniem tego VAT-u, czy powróceniem do poprzedniego, albo może wysokimi cenami benzyny, które miały być po 5,19, chociaż jak wiemy, no w ostatnim czasie wzrosły, może nie tak, że wzrosły do cen, które są w jakiś sposób symboliczne, bo 7 zł jeszcze nie przebił litr benzyny, ale się na pewno do niego zbliża. To jest jedno z najbardziej ciekawych, intelektualnych, ekonomicznych takich tematów na cały 2024 rok, ponieważ o inwestorzy, ekonomiści, ludzie rynku myślą albo też zakładają się o to, czy powtórzy się mechanizm, schemat z lat 70. Ja osobiście uważam, że jest 55% prawdopodobieństwa, że się nie powtórzy, ponieważ banki centralne na całym świecie są skoordynowane, wyciągnęły już lekcje z lat 70. i nie pozwolą właśnie na to, żeby inflacja miała taki drugi impuls. Natomiast jest 45% szansy, że jednak tak będzie. W moim scenariuszu nie będzie, dlatego nie będzie takiego mocnego impulsu. Raczej malutko jesteś pewien. No dlatego, bo ekonomia jest no, nauką społeczną, a my teraz przeżywamy jednak cały czas konflikty zbrojne, cały czas możemy mieć odcięte łańcuchy dostaw, te mechanizmy mogą się cały czas powielić. No tutaj też polityka Unii Europejskiej związana z zieloną transformacją oddziaływuje, plus jeszcze statystyczny efekt bazy, więc prawdopodobnie będziemy świadkami podbicia inflacji. Już nie będzie 2,3 albo w okolicach 2 przez cały rok. Natomiast myślę, że jest jednak mniejsze prawdopodobieństwo nawrotu tych wydarzeń, które obserwowaliśmy 2-3 lata temu. To jak już doszedłeś do tego Zielonego Ładu, to chciałbym troszeczkę pociągnąć ten temat. Czy według ciebie to te ogólnoeuropejskie,
ale rzeczywiście nasilone w kilku krajach. Strajki rolników rzeczywiście wpłynęły w jakikolwiek sposób na giełdę, czy na jakiś sposób na pewne poczynania inwestorów, czy raczej inwestorzy potraktowali to jako zimną kalkulację i przeszli do tego na porządku dziennym? Nie było żadnej praktycznie reakcji rynków finansowych na tego typu wydarzenia. Zostały one zlekceważone, zignorowane. Nie miały potencjału cenotwórczego. Skala moim zdaniem była po prostu za mała i to nie jest coś, co mogłoby wpłynąć generalnie na politykę Unii Europejskiej w tym temacie. Dlatego też moim zdaniem nawet spółki, które są powiązane z tak zwaną czystą energią, z Zielonym Ładem i tymi wszystkimi innymi wydarzeniami, jakoś tak nie zareagowały na to, ponieważ może te strajki wpłyną na doszlifowanie różnych aspektów tego typu polityki, natomiast ona cały czas będzie realizowana i dopiero całkowite jej odrzucenie mogłoby wpłynąć na rynki finansowe, a na chwilę obecną, jak widać, nie idziemy w tym kierunku. Dlatego też nie ma żadnego wpływu tego typu wydarzenia na rynki i w Europie, i w Polsce, i na świecie. Jak ty patrzysz? Znowu palcem przesunąłem. Andrzeju, jak ty patrzysz na obecną sytuację? Jak się widzieliśmy ostatni czas temu, to było około 2 miesięcy pewnie temu się widzieliśmy tutaj rozmawiając, bo widzieliśmy się po drodze jeszcze jakiś czas, ale na ostatnich naszych spotkaniach cały czas wracałeś do tego tematu, że jesteś hiperoptymistą, agresywnym optymistą, tak? Agresywny optymizm to było najbardziej twoje. Tak, dokładnie. Czy cały czas ten optymizm agresywny jest w tobie, czy coś się zmieniło, czy jednak jak patrzysz, to może jest on mniej agresywny, mniej optymistyczny, albo może jeszcze bardziej agresywny, jeszcze bardziej optymistyczny? No, cieszę się, że po tych 2 miesiącach możemy zweryfikować ten agresywny optymizm. Indeksy giełdowe, tak, w Stanach Zjednoczonych są zdecydowanie wyżej niż 2 miesiące temu. W Warszawie generalnie tak, zwłaszcza misie, czyli mniejsze i średnie spółki, więc popyt na ryzyko jest. Proszę zwrócić uwagę, jaki jest szał na Bitcoinie. Od naszego ostatniego spotkania prawie wzrost było o 100%. Co się dzieje na złocie? No tam jest po prostu szał, na miedzi co się dzieje. Czyli popyt na ryzyko atakuje, agresja optymistyczna moim zdaniem jest realizowana i te scenariusze powinny być cały czas realizowane w praktyce na całym świecie. Ja się bardzo cieszę, że rozmawiamy na ten temat, ponieważ ja wczoraj na moim live'ie wieczornym rozmawiałem z moimi użytkownikami, szanownymi moimi subskrybentami i oni mi podesłali informację o tym, że ja znowu z kilkoma moimi kolegami jesteśmy jakby w mniejszości z agresywnym optymizmem, że jakby większość moich kolegów po fachu jest już pesymistycznie nastawiona, więc ja, słysząc tego typu informacje, bardzo się ucieszyłem, ponieważ mój agresywny optymizm jeszcze bardziej w takiej sytuacji rośnie i spodziewam się, że te zjawiska, o których mówimy, będą po prostu kontynuowane. Andrzeju, to chociaż w 2 zdaniach chciałbym, żebyśmy odnieśli się do również naszego spotkania dzisiejszego, do tych przedsiębiorców. I chciałbym ciebie zapytać, pewnie wrócimy jeszcze do spraw finansowych i inwestycyjnych, pewnie się jakieś pytania pojawią, ale jak ty patrzysz na przykład ze względów swoich jako inwestora, swojego punktu widzenia jako inwestora, kiedy ktoś posiada swoją firmę, jest przedsiębiorczą, jak myślisz, jakie strategie powinien przyjąć zarządzania swoimi aktywami, kiedy ma nadwyżkę finansową, ale nie jest inwestorem? Po prostu chce nie stracić pieniędzy na inflacji, chociaż już w tym roku straciłby jej dużo mniej niż w ostatnich latach, żeby te pieniądze po prostu mogły na siebie zarabiać i kiedy będzie miał inwestycje, żeby mógł ją dalej wykorzystać do swoich inwestycji, po prostu dodatkowej aktywa. No, najlepszą sytuacją dla przedsiębiorcy jest sytuacja właśnie taka, że mamy niską inflację, rozpoczynający się wzrost gospodarczy, a właśnie tak teraz jest, więc najlepszą taką strategią, myślę, że dla przedsiębiorcy jest teraz zwiększanie mocy produkcyjnych i to, żeby stopa zwrotu właśnie z jego biznesu dawała największą, no, najbardziej przyczyniała się do najbardziej efektywnego wykorzystania finansowania. Dlatego też, no, moim zdaniem w tym kierunku bym szedł, gdybym miał
odpowiadać na tego typu pytanie, czyli teraz jest najlepszy okres do inwestowania, do reinwestowania wszystkich swoich aktywów, swoje biznesy, ponieważ no, jeszcze, my jesteśmy dopiero na początkowej fazie ożywienia gospodarczego, wzrost gospodarczy powinien się nasilić, inflacja powinna być zduszona, więc zjawiska, które miały miejsce w gospodarce przed 2023 rokiem, powinny znowu być, mieć miejsce, czyli to będzie bardzo dobry okres do inwestowania w przedsiębiorstwa, we własny biznes, bo myślę, że w tym kierunku należałoby pójść. No i myślę, że przynajmniej ja bym w tym kierunku szedł, żeby szukać finansowania na to, żeby zwiększać swój core biznes i myśleć przede wszystkim o swoim takim trzonowym biznesie, żeby go rozwijać, jak najbardziej szukać nowych klientów. Jak ty się patrzysz z punktu widzenia inwestora? Inwestorzy mają również swoje źródła finansowania, mają swoich kapitałodawców, że tak ich nazwę. A jak patrzysz na najnowsze źródła finansowania, na przykład dla przedsiębiorców? Czy przedsiębiorcy mogą korzystać z tych najnowszych technologii? Mam tu na myśli tych technologii finansowych, których doświadczamy, różnych nowych sposobów, które zarówno daje nam bardzo mocna komunikacja z odbiorcami czy internet, czy może lepiej powinno się korzystać z tych, które są bardzo tradycyjnym podejściem? To jest ciekawe pytanie, ponieważ zwróćcie, drodzy Państwo, uwagę, jak w ostatnim czasie szybko na przykład rozwija się crowdfunding, pozyskiwanie środków finansowych do rozwoju swojego biznesu. Oczywiście tych mniejszych biznesów, nie tych dużych, no ale oczywiście od czegoś trzeba zacząć. No i no jest wiele spektakularnych przypadków, no sukcesów tego typu pozyskiwania finansowania. Natomiast jest też jeden taki, który no szczególnie zawiódł inwestorów, jest bardzo spektakularny, związany z naszymi celebrytami i myślę, że na tym nie rozwijamy branżą bardziej wysokoprocentową. Właśnie tak, natomiast jest oczywiście, to jest miejsce do pozyskiwania, które teraz się bardzo prężnie rozwija. Chyba tam nawet 1 milion euro, czyli 4 miliony złotych można maksymalnie pozyskać oficjalnie, legalnie z tego typu źródeł. Później oczywiście giełda papierów wartościowych od tych od finansowania spółek, które wchodzą na New Connect, czyli tak zwanych też spółek, które się dopiero rozwijają, poprzez wchodzenie na giełdę, ale no, problemem teraz inwestorów jest to, że no, jest duża regulacja i ci inwestorzy tak gremialnie nie przechodzą na warszawski parkiet, chociaż też słyszymy o naszych politykach, celebrytach, którzy akurat teraz próbują uplasować swoje akcje na giełdzie, więc ona też staje się takim źródłem ciekawym do pozyskiwania finansowania. Więc w tym kierunku myślę, ta moja odpowiedź by szła, natomiast też warto pamiętać, że mamy cykl obniżek stóp procentowych, więc pozyskiwanie kapitału w tradycyjny sposób, czyli pożyczki bankowe i tak dalej, będą się wiązały z coraz niższym kosztem finansowania, więc no, ożywienie gospodarcze bardzo sprzyja temu, żeby inwestować w swój własny core business, czyli w trzon biznesu, w tym, czym jesteśmy dobrzy, gdzie czujemy się wygodnie, gdzie przeszliśmy różne zawirowania i po prostu czujemy ten rynek. Pojawiły się nowe pytania, w związku z tym, no niektóre są takie dosyć nawet precyzyjne, ale pojawiło się też kilka takich opinii, że sami grają niektórzy inwestorzy na wzrost inflacji, co jest, co się też powtarza już kilka razy tutaj w informacjach. Czy jest szansa, że WIG20 przebije 2600? Jeśli tak, to kiedy? No, dla mnie to jest scenariusz bazowy, już się nie mogę doczekać takiego momentu, ponieważ to będzie wydarzenie, które nie obserwowaliśmy chyba od 10 lat i naprawdę będzie to sygnał, że coś pozytywnego dzieje się na warszawskim parkiecie. Moim zdaniem będzie to powiązane ze zbliżaniem się indeksu WIG do psychologicznych poziomów 90 tysięcy, 100 tysięcy punktów i dopiero przełamanie tych barier będzie oznaczało, że pojawi się na warszawskim parkiecie nowy, świeży kapitał, który już nie będzie widział szansy takiej najlepszej w inwestowaniu na nieruchomościach w Polsce, tylko właśnie szukanie stopy zwrotu na rynku polskich akcji. Więc moim zdaniem te perspektywy są cały czas optymistyczne. Dla mnie to jest scenariusz bazowy.
czyli więcej niż 50% prawdopodobieństwa w perspektywie nawet następnych 3 miesięcy. No i moim zdaniem to prawdopodobieństwo jest naprawdę uzasadniające tezę o agresywnym optymizmie. No to Andrzeju, chciałbym Ciebie zapytać o te wielkie inwestycje, które w naszym kraju nie wiadomo stoją coraz bardziej pod znakiem zapytania. Jak myślisz, czy dane, które mogą zostać przekazane przez rząd dotyczące dalszej realizacji lub zawieszenia całkowitego budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, czy drugich takich dużych inwestycji, które były związane z energetyką jądrową, bo prawdopodobnie możemy niedługo spodziewać się takich odpowiedzi, a jeżeli nie padną one, to przynajmniej będziemy widzieli, w którą stronę one zmierzają i jak one mogą wpłynąć na rynki. To jest bardzo dobre pytanie i kierunkuje nas na szukanie stopy zwrotu w przyszłości. Proszę zwrócić uwagę na ciekawe statystyki. Sondaże mówią, że jest 60% osób w naszym społeczeństwie, które chcą realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego, ale Prawo i Sprawiedliwość miało 35%. Czyli naprawdę w obozie nawet przeciwników poprzedniej partii rządzącej jest wiele osób, które widzi w tym szansę rozwojową dla naszego kraju i to jest oczywiście bardzo dobra informacja. A nie że wiemy, intuicja czy wszyscy z PiS-u też chcieli tego portu, tak, więc może oczywiście, nawet było ich jeszcze więcej poza. Ale to pokazuje, że nasze społeczeństwo widzi w tym szansę rozwoju i że nie były wcale naciągnięte porównania CPK do tego, co się działo 100 lat temu, kiedy budowaliśmy Gdynię, bo naprawdę teraz to jest okno na świat. Ja jestem bardzo zbudowany tą akcją, która miała miejsce, ma miejsce cały czas w polskim internecie od 2 miesięcy, gdzie jest wiele słów i wiele tematów, wiele materiałów o tym, jakie jest ważne CPK, że należy wspierać tego typu inicjatywę. Dlatego też moim zdaniem z politycznego punktu widzenia, jeżeli te projekty nie będą kontynuowane, to będzie taki gwóźdź do trumny obecnej koalicji, tych, którzy rządzą, ponieważ no, na ich sztandarach był rozwój, była taka lepsza przyszłość, a tu się okazywało, że w praktyce nie dowożą tych programów rozwojowych, tych już bezpośrednich narzędzi, dzięki któremu będziemy mogli awansować w międzynarodowym podziale pracy. Dlatego też moim zdaniem teraz są wielkie debaty tam, czy jak to zrobić, żeby przekazać swoim wyborcom, że jednak będzie to realizowane, bo to naprawdę wiąże się z bardzo pozytywnymi stopami zwrotu dla polskiej gospodarki oraz oczywiście do zwiększania bezpieczeństwa naszemu krajowi, więc ja się spodziewam, że będą one kontynuowane i w przyszłości będą dodawały tą dodatkową kontrybucję do stopy zwrotu, zwłaszcza CPK jest moim zdaniem bardzo istotne, plus oczywiście cała infrastruktura kolejowo-drogowa, która po prostu da nam państwo, o którym marzymy, które z godnością wejdzie, znaczy będzie realizowało swoją misję rozwojową i będzie się rozwijało w XXI wieku. W ostatnim czasie mieliśmy również takie sytuacje bardzo niebezpieczne w Rosji, jak na przykład zamach terrorystyczny, państwo ISIS się odezwało, chociaż Rosja przypuszczała, że to jednak Ukraina. Rosja się stała bardzo hermetycznym rynkiem, bardzo wewnętrznym rynkiem, gdzie no jednak pewnie relacje inwestorów no są dosyć mocno ograniczone, ale jak ty się patrzysz na rozwój tego konfliktu, jak on będzie również wpływał na poczynania inwestorów? Myślę, że ten temat jest już całkowicie zdyskontowany przez rynki finansowe, chyba że doszłoby do eskalacji o charakterystyce nuklearnej. To oczywiście byłby game changer, całkowite zmiany pole gry i oznaczałoby, że trzeba by przewartościować wyceny różnych aktywów, zwłaszcza tutaj w naszym regionie, ponieważ no, byłby to jednoznaczny sygnał, że w ogóle na Ukrainie się prawdopodobnie nie skończy. Natomiast każde uspokojenie, zawieszenie broni, jakieś słowa o tym, że szykuje się przynajmniej hibernacja tego typu konfliktu, myślę, że zostałoby bardzo pozytywnie odebrane, że ta premia za ryzyko, o której ja mówiłem, znowu próbowałaby spadać i byłoby to oczywiście w szczególności bardzo silnie dyskontowane w naszym regionie, w Polsce jako głównym rynku, najważniejszej giełdzie o największej kapitalizacji w regionie, więc głównym beneficjentem wszystkich pozytywnych informacji, nawet o hibernacji tego konfliktu, właśnie będzie warszawska giełda papierów wartościowych. Ja spodziewam się, że no prędzej czy później dojdzie do takiej informacji i będzie ona miała nawet potencjał cenotwórczy porównywalny z tym, co się działo w październiku,
czyli w momencie wyborów. No, czyli takie podwyższenie i to skokowe wycen polskich akcji o 10-15% z potencjałem na kontynuację. No to w takim razie takie końcowe pytanie do naszego spotkania. Czego się spodziewasz w najbliższych miesiącach? Przypuszczam, że inwestorzy raczej nie będą zwracali mocno uwagi na wybory samorządowe. Pewnie, zresztą nawet chyba partie polityczne za bardzo do nich nie przyjmują uwagi, bo są one raczej traktowane w naszym kraju po macoszemu, może ze względu na zmęczenie materiału, a może przygotowanie do Europarlamentu, które może dla większości z nich mają większe znaczenie. Jak się patrzysz na zarówno nasze wewnętrzne papiery wartościowe, jak się patrzysz na akcje, obligacje, no i również surowce. Tak, myślę, no i że waluty, które też powinniśmy chociaż delikatnie dotknąć. Tak, myślę, że wybory w Polsce, te samorządowe, jak i euro, do Europarlamentu, są już całkowicie zdyskontowane, w ogóle nie były przez rynek uwzględniane. Natomiast jesteśmy w takiej fazie cyklu gospodarczego na całym świecie, który sprzyja temu, żeby ten agresywny optymizm cały czas windował ceny akcji na coraz wyższe poziomy. Prawdopodobnie będzie to w nadziei na to, że będą obniżki stóp procentowych, ponieważ prawdopodobnie w czerwcu w tym roku Stany Zjednoczone, Wielka Brytania oraz Unia Europejska, czyli strefa euro, rozpoczną cykl obniżek stóp procentowych, to będzie nadzieja, plus kolejną takim ważnym elementem jest to, że mamy teraz motyw hossy, czyli sztuczną inteligencję. Z każdym kolejnym kwartałem inwestorzy będą patrzyli na to, czy spółka Nvidia, która jest takim teraz najważniejszym podmiotem, który jest beneficjentem sztucznej inteligencji, czy będzie dowoziła wyniki. Jeżeli będzie dowoziła wyniki, to ta hossa będzie kontynuowana. Jeżeli nie dowiezie, może być wtedy korekta. Dlatego też ja spodziewam się, że ten optymizm będzie windował indeksy giełdowe do góry w momencie, kiedy dojdzie do obniżki stóp procentowych, czyli prawdopodobnie w lecie w tym roku w Stanach Zjednoczonych, w Europie, Wielkiej Brytanii będzie potencjał na wywołania takiej korekty, ale w końcówce tego roku są wybory w Stanach Zjednoczonych. To jest super potężne wydarzenie o skali globalnej. Inwestorzy będą się pod to pozycjonowali i prawdopodobnie im bardziej będzie zwiększane prawdopodobieństwo, że Donald Trump będzie wybrany prezydentem, tym bardziej indeksy giełdowe na świecie, a zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, będą kontynuowały wzrosty, ponieważ one nie traktują poważnie tej narracji medialnej o tym, że Trump jest straszny itd., itd. Rynki już przeżyły prezydenta Trumpa i to był dobry okres do inwestowania na rynkach akcyjnych, więc wiedzą, czego mogą się spodziewać. I tak generalnie historia pokazuje, że giełdy bardziej lubią kandydatów i prezydentów republikańskich niż demokratycznych, ale nawet jak gdyby Biden też został prezydentem, to też byłby to dobry okres do inwestowania na rynku akcyjnym, więc teza o agresywnym optymizmie jest cały czas aktualna, jest nawet wzmocniona. No i jak się spotkamy za miesiąc, za dwa, za trzy, będziemy weryfikować, czy miałem rację. Nikt nawet nie wspomina, nawet na naszych wydarzeniach, zresztą w ogóle, jak mówimy o najważniejszych wyborach, no już nie mówię, że były wybory w Episkopacie, bo one nie mają żadnego wpływu raczej na rynki, no ale były niedawno wybory u naszego sąsiada, chociaż nasza granica akurat z tym sąsiadem za długa nie jest, gdzie wygrał on na poziomie 80-kilku%, prawda, mówimy o Rosji. Praktycznie dla nikogo nie miało znaczenia te wybory, bo i tak każdy przypuszczał, no, granicząc z pewnością, że raczej nic innego się nie wydarzy, a jeżeli by się zdarzyło, to rzeczywiście by było spektakularne i tu pewnie zmian by było bardzo dużo. Andrzeju, chciałem Ciebie zapytać, jesteś osobą zarządzającą w Niezależnym Domu Maklerskim, masz swój kanał, ale też jesteś na etapie tworzenia funduszu. I chciałem się zapytać, jakbyśmy mogli, kończąc to nasze spotkanie, jakbyś mógł powiedzieć, jest jakiś inwestor, który również jest przedsiębiorcą. Jakby na przykład miał ochotę włączyć się w jakiś fundusz, na przykład twój, w jaki sposób na przykład może dzięki takiemu funduszowi, który tworzysz, zwiększyć swój kapitał, w jaki sposób ty też będziesz działał i rozwijał swój nowy projekt. O, dzięki za pytanie. I tak, jestem zarządzającym aktywami w Niezależnym Domu Maklerskim SA. I ta moja działalność wiąże się z tym właśnie, że wykorzystuję swoją wiedzę i kompetencje, którą pokazuję na kanale, do tego, żeby pokazywać to, jakie mam perspektywy dotyczące tego, co się wydarzy na rynkach finansowych. No i ci, którzy chcą mi zaufać, widzą moje kompetencje,
widzą, że moje diagnozy generalnie się sprawdzają. Jeżeli chcą dołączyć do tych kapitałów, którymi ja zarządzam, to ja chętnie porozmawiam na temat tego, jak możemy razem wspólnie robić biznesy. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zachęcam do kontaktu ze mną. Na dole myślę, że w opisach będą numer telefonu albo przynajmniej adres e-mail. W taki sposób proszę się ze mną kontaktować. Możecie też wpisać w przeglądarkę Andrzej Stefaniak, to na pewno dostaniecie kontakt. To jest na pewno ważne źródło do dywersyfikacji swoich pieniędzy, do dywersyfikacji źródeł swojego przychodu. I myślę, że ważne też, żeby wiedzieć dokładnie, jak to robić. W związku z tym, jeżeli ktoś będzie miał ochotę, to zachęcamy, żeby wchodził na kanał Andrzeja i żeby mógł tam swoją wiedzę poszerzać. Drodzy Państwo, serdecznie dziękuję za dzisiejszy wieczór. Dziękuję Tobie, Andrzeju. Dziękuję serdecznie dziękuję za państwu, wysłuchanie. Dziękuję Państwu, którzy są online. Zachęcamy, aby przychodzić do Agere Contra, ale też, żeby pamiętać, że mamy wielki tydzień, a ten wielki tydzień warto jest przeznaczyć na Boga, rodzinę i pomimo wielu inwestycji wiedzieć, co jest najważniejsze. Chociaż pieniądze są istotne, bo dzięki nim możemy mieć wielką uciechę dla naszego życia, ale większej wartości niż relacja z rodziną i z bliskimi podczas szczególnie tego czasu pewnie nie będzie. Super, Tomku, podsumowałeś, podpisuję się w 100% po tym, co powiedziałeś. Dlatego też ja tak bardzo cieszę się z każdego naszego spotkania, bo widzę i czuję, że tutaj te wartości są realizowane. I bardzo Ci dziękuję za całą Twoją pracę i za to, że dałeś mi tutaj możliwość wypowiedzenia się. Dziękuję bardzo, poproszę o brawa dla Andrzeja. Dziękuję Państwu bardzo i do zobaczenia, dobrej nocy. Dzięki. Dziękuję bardzo, Andrzej.